Dzień dobry po pewnej przerwie. Tym razem chciałem opowiadać trochę o miareczkowaniu, bo temat jest dla wielu uczniów kłopotliwy, a kłopotliwy wcale nie powinien być, bo są to bardzo proste obliczenia stechiometryczne. Oczywiście wszystko bierze się stąd, że w szkole pewnych rzeczy się nie widzi na oczy. Ponieważ samo miareczkowanie trochę trwa, to ja zacznę już powoli działać, a przy okazji wyjaśnię, o co chodzi. Mam tutaj butelkę z kwasem solnym o stężeniu niecałe 1/10 mola na decymetr sześcienny. Wezmę, odpipetuję tego kwasu 20 ml, 2 razy po 10. Do kolby, w której jest troszkę wody destylowanej. Tutaj mamy na statywie biuretę, czyli to jest taka szklana rurka ze skalą. Zaczniemy sobie powoli mieszać, nie za szybko. Dobra, obniżymy biuretę troszeczkę. Może nawet jeszcze zwolnimy. Mamy tę biuretę napełnioną roztworem NaOH. Widzimy, że poziom jest mniej więcej 0, to znaczy celowałem w 0, mam nadzieję, że jest. No dobrze, jeszcze nam czegoś brakuje, mianowicie dodamy tutaj wskaźnika, roztworu wskaźnika. W tym przypadku jest to czerwień metylowa. Proszę zobaczyć, jak ładnie się zabarwiła. Kolor przypomina troszkę fenoloftaleinę w roztworze zasady. I odkręcimy kranik biurety. Biureta jest wypełniona, ta rurka też jest wypełniona roztworem NaOH. I po kropelce będziemy sobie wpuszczać. Mam nadzieję, że widać, że leci po kropelce. Nie jest to strumień ciągły, tylko kropelka po kropelce. Troszkę może szybciej, żebyśmy nie czekali też oczywiście wieki. Za szybko też nie może być. W każdym razie widać, że kropelka po kropelce sobie ta ciecz spływa, no i obniża nam się oczywiście poziom w biurecie. Może ja ją troszeczkę obrócę, żebyśmy widzieli lepiej skalę. Jeszcze raz, gdybyś pokazał. O, właśnie teraz widzimy, jak ta ciecz sobie posuwa. Czerwień metylowa jest wskaźnikiem, który zmieni barwę nam na żółty i będziemy tym samym widzieć koniec miareczkowania. Ale do rzeczy. Póki to miareczkowanie idzie, to ja wyjaśnię takie zadanie. Wyobraźmy sobie bardzo proste zadanie. Jakie jest stężenie roztworu HCl, jeśli na zobojętnienie 20 cm sześciennych zużyto 19 ml roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 1/10 mola na decymetr sześcienny? Taki roztwór właśnie mamy w tej biurecie. No zobaczmy. Zacznijmy od zapisania równania reakcji. Tak? Molowo reagują w stosunku 1:1. Czyli tyle, ile jest moli kwasu solnego, HCl, tak? Tyle samo przereaguje moli NaOH. Ze wzoru na stężenie molowe N do V, tak, możemy wyznaczyć wzór na liczbę moli, czyli liczność zarówno tego kwasu solnego, jak i tego NaOH. No to policzmy. Jeżeli wiemy, że zużyliśmy 19 ml roztworu NaOH, czyli 19 tysięcznych decymetra sześciennego. Jeżeli pomnożymy to razy stężenie, 1/10 mola na decymetr sześcienny, akurat nie napisałem jednostek, to otrzymamy liczbę moli tego NaOH. A ta liczba moli NaOH jest równocześnie liczbą moli kwasu solnego. A zatem, jakie jest stężenie kwasu solnego? Znamy liczbę moli. Wiemy, jaką objętość wzięliśmy tego kwasu solnego. No to podstawiając do wzoru na to stężenie molowe, otrzymamy, że jest to tych 19 tysięcznych, niecałe 2 tysięczne mola dzielone przez 0,02 decymetra sześciennego. No i otrzymujemy, że jest to niecała 0,01 mola na decymetr sześcienny. To jest stężenie kwasu solnego. To zadanie jest oczywiście dostosowane do tego, co tutaj mamy. Proszę zobaczyć. Tu mamy kwas solny o takim właśnie stężeniu. Tu mamy roztwór wodorotlenku sodu o stężeniu 1/10 mola na decymetr sześcienny, czyli litr, tak jak jest tam napisane. No i oczywiście koniec reakcji, ponieważ musimy wiedzieć, kiedy ten koniec reakcji nastąpi, to nam wskaże wskaźnik. No zobaczmy. To polecenie brzmi prosto, ale w jaki sposób ktoś doszedł do tego, że akurat 19 ml.
No moglibyśmy zmieszać dwa roztwory, ale skąd wiemy, w jakim stosunku? Moglibyśmy na przykład łyżkami dodawać jednego do drugiego i policzyć ile tych łyżek, oszacować tę objętość, ale wtedy policzymy, popełnimy duży błąd po prostu oznaczenia. No to musimy zmniejszyć dodawane porcje. Musimy dodawać tego roztworu zasady po miareczce, czyli w tym przypadku po kropelce, bo tak to jest najmniejsza porcyjka, jaką jesteśmy w stanie dać. Stąd też ta nazwa miareczkowanie, bo dodajemy tego roztworu po miareczce tak długo, aż po prostu reakcja zajdzie całkowicie, tak? Aż osiągniemy stosunek stechiometryczny, a tym samym będziemy wiedzieć, ile zużyliśmy tego roztworu. Po prostu po miareczce. No schodzi nam to po kropelce. Ciecz, prawda, się obniża. Tak? I po tej miareczce dodając, wiemy, ile tego roztworu zużyjemy. Teraz jeszcze o wskaźnikach chcę coś powiedzieć. Proszę Państwa, zobaczmy. Tu sobie nalejemy wody. Tak. Muszę się śpieszyć, bo zaraz mi się zacznie kończyć miareczkowanie. Nalejemy wody i dodamy tego wskaźnika troszeczkę. Proszę zobaczyć. No barwa jest czerwona. Pomimo tego, że no mamy niby obojętną wodę. Ale proszę Państwa, żeby tak naprawdę ocenić, jaki kolor ma wskaźnik w środowisku obojętnym w tym przypadku, to musimy użyć roztworu buforowego, który utrzymuje stałe pH. Tu mamy akurat bufor o pH 7. A wynika to stąd, że wskaźnik sam jest słabym kwasem albo samą zasadą, a jego barwa wynika stąd, że... O, zaraz będziemy kończyć miareczkowanie, więc może już tutaj skierujemy, bo zaczynają się robić zmiany. O! Jeszcze jedna kropelka. I mamy koniec miareczkowania. Pokaż nam teraz, ile cieczy zeszło. To jest 19, może jeszcze ją troszeczkę obrócę, żeby było lepiej widać. To jest 19 ml. Zmiareczkowaliśmy w tej chwili ten kwas zasadą po to, żeby znaleźć stężenie, które zresztą żeśmy obliczyli. Wyobraźmy sobie, że to słowo, to jedno słowo zobojętnienie zastąpimy słowem zmiareczkowanie. I wiele osób już będzie mieć problem, no bo po prostu nie do końca zdaje sobie sprawę, co to znaczy to zmiareczkowanie. Że po prostu dodawano małymi porcyjkami po miareczce tego roztworu, tak aż zobojętniono. Przy okazji, zobaczmy, tu jest to samo zadanie, gdzie zastąpiłem jedno słowo i to wielu osobom komplikuje, gdzie ja dałem sobie ten cienkopis. Proszę Państwa, ponieważ akurat nie miałem pod ręką cienkopisu czy tam mazaka, więc musiałem się po niego wrócić. W każdym razie zobaczmy. Przy okazji chcę pokazać jeszcze jedną rzecz, ale zanim to zrobię, to jeszcze zobaczmy. Załóżmy, że mamy kwas, którego stężenia nie znamy i chcemy wyznaczyć to stężenie. To jak to zrobimy? No weźmiemy sobie troszkę tego kwasu, odlejemy. Napełnimy biuretę świeżym roztworem NaOH. Zaraz to zresztą zrobię. Napełnimy tę biuretę. Mamy taki malutki lejeczek. Teraz to mogę w sumie obniżyć. O! Obniżymy biuretę. Napełnimy ją sobie świeżym roztworem. Jestem leworęczny, więc mi się to niewygodnie napełnia prawą ręką. Musimy tak robić, żeby oczywiście tam nie było pęcherzyków powietrza gdzieś na ściankach, no bo wtedy też popełnimy większy błąd. No dobrze, mamy trochę ponad zero. Odpuścimy. Odpuścimy. Dobra, ustaliliśmy na zero. Z tego roztworu kwasu solnego,
też pobiorę pewną znaną ilość, tylko trochę mniejszą, dlatego że no ja akurat wiem, jakie ma stężenie, ale po prostu, żebyśmy nie tracili tu niesamowicie dużo czasu, to po prostu pobiorę trochę mniejszą ilość. Pobieram tego kwasu odlanego o nieznanym stężeniu 10 ml, tak? Do kolby, w której jest trochę wody. Pamiętajmy o tym, że rozcieńczenie roztworu nie spowoduje mi, że mi tam się zmieni liczba moli tego kwasu solnego. On będzie tylko trochę mniej stężony, ale jego ilość pozostanie taka sama. Dodamy oczywiście wskaźnika. O, może jeszcze troszkę. Dobra. Dodamy troszkę wskaźnika. No i odkręcimy też sobie biuretę. Dobra, niech już sobie idzie. Ok. A jeszcze korzystając z okazji, chcę zwrócić uwagę na to, co wcześniej mówiłem. Wiemy, jaki jest wzór na stężenie molowe. Że przekształcając ten wzór, otrzymujemy C razy V. Jeżeli wiemy, że N1 równa się N2, no na przykład w przypadku reakcji kwasu solnego z wodorotlenkiem sodu, tak, NHCl równa się NNaOH. To zobaczmy, że skoro tak, to korzystając właśnie z tego, z tej zależności, CHCl razy VHCl będzie równe CNaOH razy VNaOH. Oczywiście objętość zużytą w reakcji. No to jak z tego wzoru wyznaczyć stężenie HCl? Wystarczy podzielić przez to i wtedy otrzymamy wzór taki, że CHCl, czyli to, które szukamy, równa się CNaOH razy VNaOH, tak, i przez VHCl. No dobrze. Jeszcze tylko wracając do tego wskaźnika, bo nie dokończyłem, zdaje się, myśli. Wskaźnik sam z siebie też jest kwasem lub zasadą. Tu możemy dać troszeczkę szybciej. Kwasem lub zasadą. Jeszcze troszeczkę, bo chyba... O. Dobra, teraz idzie. Kwasem lub zasadą, a jego barwa zależy od stopnia dysocjacji. Inną barwę ma forma zdysocjowana, a inną barwę ma niezdysocjowana. W wodzie wskaźnik nie ma wcale odczynu obojętnego. Tam nie ma pH 7, dlatego że on sam jest słabym kwasem albo słabą zasadą. Dlatego w buforze, który umożliwia utrzymanie stałego pH, w tym przypadku 7, wskaźnik będzie miał inną barwę niż w wodzie. Oczywiście są wskaźniki, które mają odczyn obojętny, no ale akurat ten nie ma. Oranż metylowy na przykład też ma, czy tam lakmus też ma inną barwę w wodzie, a inną w roztworze buforowym o pH 7. No dobrze, w takim razie jeszcze mamy chwilę czasu, no ja wiem mniej więcej ile zejdzie, ale odsuniemy to sobie. Tu mamy wydrukowany nasz problem. Akurat wziąłem nie 15 ml, a 10 ml, więc musimy to skorygować, że objętość odmierzona to jest 10 ml, stężenie NaOH się nie zmieniło, tak? VKOH zaraz odczytamy, no i CM równa się ile? Możemy już napisać, że CM tego naszego HCl to będzie równe CNaOH razy VNaOH i przez VHCl, tak? Bo wiemy, że liczba moli jednego jest równa liczbie moli drugiego. Stąd też korzystamy z tej zależności. To jest po prostu to razem daje nam NNaOH, co jest równe NHCl, tak? To oczywiście wiemy. No i teraz po prostu poczekamy chwilę, aż nam znowu wskaźnik wskaże, kiedy osiągnęliśmy stosunek stoichiometryczny. W tej chwili jest 14 ml, tak, zeszło. Ja wiem, ile zejdzie, także wiem, na ile sobie mogę pozwolić. Oczywiście wielkość biurety musi być tak dobrana, żeby nam nie zeszedł na przykład do końca reakcji 1 ml, bo wtedy mamy błąd rzędu 10%.
albo nawet i więcej. No zależy po prostu, co nam wpływa na te, na te, na na, te, na błąd, który popełniamy. No i oczywiście stężenie, musimy mniej więcej wiedzieć, w jakim zakresie stężeń możemy się spodziewać tego kwasu o nieznanym stężeniu, z tego powodu, żeby nasza biureta się nie okazała za mała na przykład, tak? Więc wtedy byśmy musieli użyć na przykład albo bardziej stężonego roztworu zasady, albo większej biurety. No ta już jest duża, bo ma około 80 cm długości, a zatem jest to dosyć duża biureta. No setka to prawdopodobnie by się mi tutaj ledwo zmieściła pod tym wyciągiem. W każdym razie biureta musi być też odpowiednio dobrana, to tak oczywiście ze spraw technicznych. No dobrze, ponieważ zaraz się miareczkowanie skończy, to napiszemy już tutaj 0,1 razy, no i przez 0,01 to będzie. O, już się zaczynają zmiany, może teraz delikatniej. O, jeszcze tam możemy dać kropelkę. Oczywiście, jeżeli nam wpadnie kropelka za dużo, to zawsze sobie możemy ją, na przykład teraz mi wpadła, załóżmy, kropelka za dużo. Tak, dobra, wpadła mi kropelka za dużo, możemy ją sobie odjąć. V kropelki to jest, przyjmuje się, że to jest 0,5 ml, więc od tego, co mi tam wpadło, mógłbym odjąć to objętość jednej kropelki, tak? No ale dobra, znowu mamy 19 ml, czyli 0,019 decymetra sześciennego, tak? A zatem jakie stężenie otrzymamy? Jeżeli to policzymy, to będzie 0,019. Dobrze napisałem? A nie. 0,19 mol na decymetr sześcienny. Czyli jest to kwas dwa razy bardziej stężony od tego, który używaliśmy wcześniej. Ale to oczywiście wyznaczyliśmy drogą miareczkowania. Ok, mam nadzieję, że teraz już będzie wszystko jasne i nikt nie będzie miał z tym problemu. Jeszcze tylko napomknę, że gdybyśmy tu mieli słaby kwas, na przykład kwas octowy, tak, to produktem zobojętniania jest octan sodu. Octan sodu ma odczyn lekko zasadowy. Lekko, ale na tyle wystarczający, by fenoloftaleina w roztworze octanu sodu przyjęła zabarwienie lekko malinowe. Wtedy możemy użyć jako wskaźnika właśnie fenoloftaleiny, bo gdy osiągniemy stechiometryczny stosunek, tak żeby otrzymać roztwór octanu sodu, to fenoloftaleina przyjmie trwałe, różowe zabarwienie. I to będzie naszym końcem miareczkowania. Dzieje się to przy pH oczywiście trochę wyższym, dlatego że sam octan sodu, roztwór octanu sodu ma pH powyżej 7. My tutaj mamy teraz jakieś pH 7, a w przypadku miareczkowania wskaźnik musi być tak dobrany, żeby ten zakres zmiany barwy był jak najbliżej pH roztworu wodnego soli tego kwasu. Oczywiście moglibyśmy odwrócić sytuację i miareczkować zasadę kwasem, ale my tutaj akurat po prostu skupiliśmy się na tym, że kwas miareczkujemy zasadą. Ok, nie będę więcej przedłużał. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam dla Biomist DM.